Czarne chmury nad starostwem. Znalazcy tajemniczego pociągu składają zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o pismo, które trafiło do starostwa powiatowego w Wałbrzychu i prawdopodobnie stamtąd wyciekło do mediów. Zawiadomienie do prokuratury dotyczy dwóch rzeczy, które zdaniem mecenasów reprezentujących znalazców nigdy nie powinny się zdarzyć. Pierwszą z nich jest fakt, że pismo wraz z danymi osobowymi obu panów wyciekło do mediów i było zamieszczone na jednym z portali internetowych. To zdanie prawnika Jarosława Chmielewskiego rzecz bulwersująca i niedopuszczalna. Według nieoficjalnych informacji pismo wyciekło ze starostwa powiatowego w Wałbrzychu. To z nim niesamowite, żeby po prostu z urzędu jakiegoś, to wie pani, tu nie chodzi, że czy prawo polskie zostało takie, na przykład o prawie autorskim, prawie karne, czy coś naruszone, zostały naruszone traktaty nawet europejskie. Urząd nie może takich, jeżeli to wyszło, by się okazało z urzędu, jeżeli organy ścigania jakieś, właściwe organy to potwierdziły, to jest niesamowite. Druga sprawa zawarta w zawiadomieniu do prokuratury dotyczy nieprawdziwych informacji propagowanych przez starostwo, z których wynikało, że znalazcy uzależniają wskazanie lokalizacji pociągu od zagwarantowania im 10% znaleźnego. Takie informacje przekazała w rozmowie z nami asystent starosty powiatowego Marika Tokarska, mówiąc o szantażu stosowanym przez znalazców. Zdaniem adwokata Jarosława Chmielewskiego to po prostu nieprawda. Osoby, które dokonały znaleziska, reprezentowane przez Kancelarię Prawną z Wrocławia, uzależniają wskazanie samego miejsca znaleziska od udzielenia im gwarancji uzyskania 10% znaleźnego. Więc nikt nie żąda żadnego szantażu. My musimy zgodnie z, raczej znalazcy, nie my, znalazcy muszą zgodnie z obowiązującym prawem zażądać znaleźnego po prostu. To jest normalna procedura. Po prostu muszą zgłosić roszczenie. To jest naturalne i nie, że wtedy pokażą, gdzie jest jakieś znalezisko. To jest nieprawda. To jest nieprawda, ponieważ organ uprawniony może w każdej chwili po prostu, jak przyjedzie odpowiedni minister czy uprawnomocnione osoby, po prostu zostanie zgłoszone miejsce. Asystent starosty Marika Tokarska zapytana przez nas o to, dlaczego rozsiewa nieprawdziwe informacje i jak skomentuje całe zawiadomienie do prokuratury, poinformowała nas, że oficjalne stanowisko starostwo wyda dopiero wówczas, gdy otrzyma potwierdzenie zawiadomienia skierowanego do prokuratury.